Zastrykow. Cześć. Cześć, witajcie. Witajcie na kanale Fast Family. Dzisiaj robimy kolejny odcinek z naszego życia garażowego. Dowiecie się m.in. co BMK robi dzisiaj w garażu. Proszę bardzo. Jest załadowana gratami. Michał, skąd te graty? Graty są z naszego miejsca, bo nas wyrzucili, to jest dużo powiedziane, wyrzucili. Generalnie niestety wypowiedzieli nam umowę wynajmu naszego miejsca parkingowego, gdzie mieliśmy BMK w bloku obok naszej chaty. No i musieliśmy się przeprowadzić z całym Majdanem tutaj, który widzicie, bo on sobie tam leżał pod ścianą na miejscu parkingowym. Niestety straciliśmy to miejsce, co mnie bardzo boli, bo miałem idealny, fajny garaż z płaściutkim zjazdem, więc każde auto tam mogło zjechać. No ale ktoś kupił to miejsce, więc straciliśmy obecnie i musieliśmy wyeksmitować BMK i przynieść ją tutaj do naszego garażu. No plus jest taki, że te tam 150-200 zł miesięcznie do przodu najmie miejsca, a fura może stać tutaj, no ale nie ma jej pod domem, tylko jest kawałek od chaty, nie? No i zajmuje całe to miejsce do dłubania w garażu. No za każdym razem trzeba będzie ją przetaczać, nie? Tak. A tutaj mamy graty z Preli głównie, bo na tamtym miejscu przez ile? Prawie 2 lata? Tak, stała preludka szara, która teraz dumnie stoi pod ścianą koło miatki. Czyli co ciekawego? O, jakaś chłodniczka. Stara chłodniczka to złom generalnie, musimy gdzieś ten złom oddać. Nie ma to jak przewozić śmieci z jednego garażu do drugiego. Tak, ale tu widzicie, lampa od Preludy, to są rzeczy naprawdę nieosiągalne praktycznie. To możesz na nasz piękny regalik położyć. To trzeba po prostu gdzieś razem z tym całym złomem. I lusterko to chyba jeszcze było, nie? Trzeba po prostu podzielić, co jest złomem, a co... Tak, tylko że to jest od polifta? Nie od polifta, tylko to jest chyba od tej wersji gaźnikowej i ona, jak się okazało, nie pasuje. No super. Ktoś potrzebuje, to mamy tam. O, nie hak, tylko linka, która nam pękła. Linka, która nam się zerwała kiedyś podczas holowania Preludy. Bardzo to było ciekawe. Bo co się stało? Chyba wtedy wysprzęglik padł? Tak. I no, zerwała się ta linka. To nie było przyjemne uczucie. Powiem wam. HKS. To nie było przyjemności dla mnie, bo ja kierowałam wtedy Prelą. No. Chodziła tylko jedynka. Dobra, to można wyrzucić, to jest stare. A tu jest, moi drodzy, taki pasażer na gapę. Trzeba zrobić, żeby to się... No, no. Powiem wam, kawał z kurczybyka takiego wielkiego. Fuj! A tutaj ten karton największy, co widzicie, ten, teraz będę go wyjmował. Mega ciężki karton, w nim jest fabryczny DYFER 3.0, bo wymieniłem DYFER w BMC. Zaraz wam o nim opowiem. O ci chuj. Jedna z ważniejszych modyfikacji, jakie zaszły w BMC, jakie od samego początku mówiłem, że będą, to jest przede wszystkim dyfer ze szperą. Tutaj jakby zgłosiliśmy do specjalisty w tej sprawie, czyli do Michała Zastrykowa, bo wszyscy go w środowisku go znają, bo to jest człowiek słynie z budowania customowych dyfrów, przede wszystkim do driftu. Ja nie chciałem dyfra do driftu zaspawanego, tylko chciałem dyfra na tor, także potrzebowaliśmy normalnej szpery, jeszcze w jakimś stopniu regulowanej. Najfajniejszą opcją dla mnie byłby dyfer z M3 E46, z tym, że dyfer z M3 E46 jakby nie da się go 1 do 1 przełożyć, bo są inne mocowania, inne półośki i tak dalej, masa rzeczy trzeba by zmienić. Ale ten człowiek, który dla mnie to zrobił, jest w stanie upchnąć bebechy dyfra M3 E46 w obudowie dyfra od 330, dokładnie coś takiego dla mnie zrobił. Dodatkowo zmodyfikował szperę, czyli jest szpera z M3 zacieśniona na około 35%, to jest w zasadzie maksimum, takie 35-40% to jest maksimum, że ta szpera nie przeskakuje jeszcze koło, ale jest naprawdę bardzo mocna, w zasadzie zastanawiam się, czy nie za mocna, wyjdzie w praniu, natomiast na pełnym sliku, na pewno w suchy dzień będzie trakcja, będzie git, natomiast na lekkim, mokrym, bądź na oponie napompowanej na 3 bary będzie można dosłownie latać bokami tym samochodem, więc jest to bardzo mocna szpera. Do tego przełożenie główne 3.6, fabryczne było 3.0, więc powiem wam, że niesamowicie z 3-4 biegu, jak to auto teraz idzie, to jest nie do opisania, po prostu przyspieszenie jest mega. A w tym samym czasie wymieniłem też sprzęgło i wrzuciłem lekkie koło zamachowe. Fabrycznie jest dwumas bardzo ciężki, obecnie jest jednomas od FTWL Motorsport wraz z wyczynowym sprzęgłem, starczą z M3. Także całość napędu, wiecie, to jest taka rzecz, która nie wpływa jakoś specjalnie na żywotność silnika. No wiadomo, kręci się wyżej wszystko, ale nie ingerujemy w silnik, a momentalnie auto jest po prostu dużo bardziej żywotne, dużo bardziej zrywne. No powiem wam, że teraz tym autem nie da się nie zapierdzielać. Naprawdę to auto teraz tak jeździ, że po prostu to jest na każdym biegu nawet nie wiesz kiedy i 4-5 tysięcy obrotów bez przerwy. Także super, robi się taka mega wyścigówka. Jestem teraz na drugim biegu, co nie? Czekaj. A czemu? Bo takie przełożenie jest krótkie? No jest tak krótkie przełożenie, że spokojnie mogę na rondo wjeżdżać w ogóle z dwójkiem, się nie zastanawiać, patrz. What? Just like that. O kurde, to może ty w zasadzie powinieneś z dwójki, Michał, na ćwiarę różne. No gdybym się ścigał, no to tak bym mógł zrobić, tylko wiesz, jak wtedy półosie dostajesz, czy jak slika założysz, to wiesz, jakie to jest walnięcie na półośkach, to jest masakra. Przed nami odelżenie jeszcze tego samochodu, przerobienie trochę wnętrza i auto będzie gotowe. Jak zdążycie, skończymy je dosłownie w momencie, kiedy zacznie się zima, więc głównie sobie pojeździmy w tym sezonie, no ale przynajmniej najwyżej zimą polatamy sobie na śniegu, czy coś tam, jakieś głupotki porobimy. A teraz pokażę wam, co jeszcze mamy do auta do włożenia. Chodźcie za mną. Tadam! Dwie rozpórki są do BMW-ki, sztywne, nie żadne skręcane żywkie śruby, od szwagra. To się nazywa szwagier, custom szwagier. Zawrotne 300 zł za obie, więc dobry naprawdę bardzo deal, a na pewno bardzo pomogło, jeśli chodzi o sztywność zawieszenia w BMW. Wsadzimy je, jak będziemy całe wnętrze już wyciągać. Torba z placu świebockiego, nie? Słuchajcie, z targu. Tak to wygląda, jakby jakieś warzywa. A tu mamy mocowania. To są mocowania dolne foteli, regulowane w płaszczyznach jednych, lewo, prawo, przód, tył. Fajna opcja, bo w BMC jest problem z takimi typowymi mocowaniami, które nie mają regulowanych mocowań, że pozycja fotela jest często przekoszona w stosunku do pozycji kierownicy, więc specjalnie po to zamówiliśmy takie mocowania, żeby można było idealnie ustawić sobie fotel na wprost kierownicy. Dwa takie mocowanka dolne, w sensie do podłogi, i mocowanka do fotela boczne, żeby fotel zamontować. I o! Ciężkie to jest jak diabli, nie? Aha, jest też coś do mojego auta. No, oczywiście fajne chińskie rzeczy. Uwaga, uwaga. Trum. Jezu, jakie piękne. Fioletowe pasy w Marty ulubionym kolorze, do miatki. No to takie na potrzeby jakichś tam amatorskich treningów, uparanka boczkiem, nie do żadnej budy jak profesjonalnej, sportowej jazdy, dlatego też mamy świadomość, że nie jest to produkt super jakiejś wysokiej jakości, kosztowo na Allegro. No dobrze, nie będę wyczynowo jeździć, umówmy się. Ale tak? Do takiej jazdy, do trenowania na jakichś placykach i tak dalej, czy na jakiejś krzywej, gdzieś tam driftu, tak jest. Pasują do włosów, są fioletowe, tak jak chciałaś. Nie wiem, jak się to będzie pasować do czerwonego auta. No zrobimy więcej chwil. Ty masz tego dildosa? Masz dildosa. To będzie chciałam go zmienić, bo tak stwierdziłam, że jest lamerski, ale teraz nie mogę go zmienić. No będzie pasował do pasów, nie? A mamy jeszcze zaciski nowe. No. A no właśnie, słuchajcie, bo w miatce zdefiniowaliśmy problem z hamulcami. Ciekł zacisk lewy tylny. Generalnie zaciski w miacie NA to jest stały temat i one bardzo często padają i właśnie przeciekają. Plus był taki, że były zaciski na Allegro, były zamienniki, nówki sztuki po 199 zł za sztukę, więc wzięliśmy nowe. Wiemy, że te zamienniki też nie urywają tyłka, więc fabryczne, które wymontujemy, oddamy na regenerację i w razie czego będziemy mieli zamiennik, natomiast obecnie będziemy wkładać te zamienniki, żeby po prostu auto jeździło, bo auto praktycznie nie jeździ, bo nie ma kiedy, bo nie ma co, bo nie było hamulców, nie było opon, teraz jest wszystko, także... No dobra, Michał, jakby się okazało, że za tydzień jest jakiś super ważny track day na jakimś fajnym torze i chciałbyś pojechać BM-ką, to co musiałbyś zrobić, żeby w tym track day wziąć udział? W sensie, czego ci jeszcze brakuje, żeby można było wziąć udział w takim track dayu? W teorii po najniższej linii oporu w zasadzie mógłbym założyć koła z oponami, ze slickiem, wyrównać gwint i auto już by jeździło, ale że chcę auto zrobić dobrze i porządnie i naprawdę mieć auto takie w pełni przygotowane, tak jak planowałem, no to muszę jeszcze wyrzucić z wnętrza to, co mi tutaj nie pasuje, zainstalować kubły, właśnie te nowe mocowania i tak dalej, rozpórki zamontować, no właśnie przystosować wysokość zawieszenia i tyle, nie? Także no trochę tej pracy jeszcze jest. Są hamulce, jest zawieszenie, jest napęd zrobiony dobrze. Przed nami zejście z masy, wsadzenie sportowych foteli, sportowych pasów, bo bez tego jazdy po to, że sobie nie wyobrażam za bardzo. Mogę wam pokazać tutaj. No i to jesteś w stanie to wszystko w tydzień zrobić? No jakbym miał czas, czy jestem w stanie, w sensie teoretycznie tak, w praktyce nie mam czasu, więc nie jestem, nie? Więc wiesz, gdybyśmy przysiedli, nie wiem, z kumplami zrobilibyśmy to w jedną noc, podejrzewam, jakby było trzeba, nawet nie. Natomiast no po prostu nie mamy czasu, nie? Więc wiadomo, jak będzie czas, to będziemy działać. Natomiast pokażę wam w środku, jak to wygląda w bagażniku, bo dużo osób się bardzo martwi, że my nie wiadomo jak wyprujemy tą BMW-kę, zrobimy jej nie wiadomo jaką krzywdę. No to powiem wam, co tylko stąd wyleci i w zasadzie wszystko będzie odwracalne, co z tej BMW-ki wyjmiemy. Na pewno tutaj pod tym jest Harman Kardon, w sensie ten subwoofer. Kurde, on super gra, żal go wyciągać, ale on waży ogromną ilość kilogramów, to o. Także na pewno wyleci ten subwoofer, czyli ten wzmacniacz Harman Kardon. No koło zapasowe to jest oczywiste, jakiś tu jest lewarek. Po lewej stronie tutaj jest zmieniarka, także cała zmieniarka razem z tą całą konstrukcją metalową stąd wyleci. No i tam cała kanapa, skóry, w zasadzie zobaczymy jak z dywanem, czy będzie sens, czy dywan też. No i w zasadzie tyle, takie proste rzeczy, które wiecie, ważą dużo rzeczy, tak jak koło, no popatrzcie, no koła zapasowe, na co komu to koła zapasowe, w sensie do jazdy torowej. Oczywiście jak będę gdzieś jechał, to wezmę je ze sobą, natomiast do jazdy po torze, czy na przykład takiego świrowania na co dzień, to koło stąd wyleci, to i to. Ja tak mi się wydaje, że to koło plus te dwie rzeczy to łącznie będzie z 40 do 50 kg, nie? Także to jest bardzo dużo, jeżeli mówimy o przyspieszeniu samochodu. No i tak będziemy tutaj działać, nie? Żeby wszystko było odwracalne w razie czego, żeby auto było przyjemne, ale nie będziemy tam rżnąć, wiecie, ciąć gumówką, nie? Rozpórki, dwa fotele, pasek, gaśnica, bo gaśnicę chcę mieć zawsze w aucie pod ręką, taką FIA. I tyle, i auto będzie gotowe w zasadzie. A potem w przyszłym sezonie, jak będzie już dobrze jeździć, to pomyślimy o jakichś laminatach, klapach, maskach i tak dalej, żeby już schodzić, bo wiecie, bardzo łatwo jest zejść z masy z tyłu. W większości aut typu coupé, takich właśnie o Preluda, Skyline, jakaś tam Celica, czy taka BMW nawet w kupecie, które mają silnik z przodu, a napęd na tył. Problem jest zawsze taki, że najłatwiej schodzi się z masy z tyłu, tak? Najłatwiej jest wywalić koła zapasowe, jakieś wygłuszenie, pierdoły, narzędzia, kanapę tylną. Wywalamy dużo masy, spoko, do jazdy na wprost to daje radę, tak? Do jazdy na ćwierć mili to jest rozwiązanie, natomiast do jazdy po zakrętach bardzo psuje nam się rozkład masy i to jest duży problem w autach, szczególnie tylnionapędowych, bo na wyjściu z zakrętu momentalnie zaczynamy lecieć bokiem. Ja miałem ten problem w Nissanie, dlatego mam skrzydło i dlatego w BMW też na pewno będzie skrzydło, bo jeżeli wyprujemy cały tył, no to musimy ten tył jakoś docisnąć. Więc o tym pamiętajcie, zanim wyprujecie w aucie typu coupé i zaczniecie szybko tam, nie wiem, latać po zakrętach, pamiętajcie, żeby mieć dobre opony z tyłu, miększe, najlepiej ustawić trochę miększe zawieszenie z tyłu, spuścić trochę ciśnienia więcej z tyłu na oponach i na pewno będzie bardziej przyczepne, bo ten tył lubi sobie po prostu polecieć i was dupa wyprzedzi gdzieś na zakręcie, a jak się w słup władujecie, to fajnie nie będzie, nie polecam, zaliczyłem, więc wiem. A co to za fotel? No to ten Simoni ze Sky'a, bo z powrotem wrzuciłem kubeł do Sky'a. Dużo lepiej mi się jednak jeździ w pełnym kuble. Ja się nie mogę zdecydować ogólnie, w jakich fotelach będę jeździł. Dobrze, że masz fotele... dwa. Nie, no, te fotele są spoko, są ekstra ogólnie, ale do jazdy takiej wyścigowej naprawdę już się nie nadają, nie? Proszę bardzo, jaki piękny baner. A przy okazji możemy powiedzieć, że Robuś założył swojego Instagrama, więc jak chcecie wiedzieć, co robi na bieżąco, jakie fury składa, a jest majstersztyk, także zapraszamy was, tutaj będzie się wyświetlać jego konto na Instagramie. Dajcie followa. Ja nie będę tego sprzątać. Nie chcę mi się. To jest twój playground, sam sobie tu sprzątaj. Możesz sprzątać w doborowym towarzystwie. Jest Preludka. Miatka jest, także będzie wam się miło sprzątać, jak będziecie sobie to sprzątać, chłopaki. Muzyczkę sobie możecie puścić. Do zobaczenia następnym razem, bye bye. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę. Na pa, pa.